Przed nami kolejna lekcja. Spróbujemy teraz uruchomić to, co przed chwilą przygotowaliśmy. A czy nam się uda? Zobaczymy. Po uruchomieniu Raspbiana możemy się do niego dostać na dwa sposoby. Albo poprzez podłączenie monitora przez HDMI oraz myszy klawiatury przez USB i w ten sposób zalogowanie się i ustawienie wszystkiego według naszych potrzeb. Albo poprzez ustawienie od razu dostępu zdalnego i przez ten dostęp zdalny zestawienie wszystkiego tak jak potrzebujemy. Moim zdaniem to drugie rozwiązanie jest lepsze i z niego właśnie teraz będziemy korzystać. Ponieważ usługa SSH zapewniająca dostęp zdalny jest domyślnie wyłączona w Raspbianie, więc musimy ją najpierw włączyć. W tym celu musimy podpiąć kartę SD z zainstalowanym systemem Raspbian do stacji roboczej, a następnie przejść do partycji boot znajdującej się na tej karcie. I w tym miejscu powinniśmy stworzyć plik SSH bez rozszerzenia i bez zawartości. Wymusi to włączenie SSH zaraz po pierwszym starcie systemu. No tak, ale przecież w Malinie nie mamy zestawionego Wi-Fi, a nawet jeżeli ją podłączymy do sieci przez kabel, to nie będziemy znali jej IP. To prawda, ale jest prosty sposób, żeby to IP poznać i zaraz Ci powiem, w jaki sposób można to zrobić. A póki co, z kartą SD nie musimy już nic więcej robić. Odłączmy ją więc od stacji roboczej i podłączmy do układu Raspberry Pi. A więc w Malinie mamy SSH, ale bez żadnej konfiguracji Wi-Fi. Jak więc się tam dostać, żeby móc tą konfigurację ustawić i dalej zarządzać zdalnie systemem? Ja zrobiłem to w ten sposób. Ale o co tu chodzi? Skorzystałem z repeatera, czyli wzmacniacza Wi-Fi wraz z portem ethernetowym i właśnie przez ten port połączyłem się przewodowo z układem Raspberry Pi. Dzięki temu mogę teraz z poziomu stacji roboczej podłączyć się bezprzewodowo do tego repeatera i uzyskać dostęp przez SSH do Maliny. No tak, ale jak mam się dostać przez SSH do Maliny, skoro wciąż nie znam jej adresu IP? Ale mogę poznać poprzez interfejs wzmacniacza Wi-Fi. Wszystkie urządzenia, które są bezpośrednio podłączone do repeatera, powinny dostawać od niego adresy IP. W związku z tym w interfejsie tego wzmacniacza powinna być informacja po pierwsze, jakie urządzenia są do niego w danym momencie podłączone, a po drugie, jakie otrzymały adresy IP. Poszukajmy zatem tej informacji. Powinniśmy to znaleźć w zakładce Network oraz DHCP Client List. Widzisz już ten adres? Bo ja tak. Jest właśnie tutaj. Skorzystajmy zatem z niego i spróbujmy się po raz pierwszy zalogować do Raspbiana. Użytkownikiem domyślnym systemu jest Pi. Zaś jego hasło to Raspberry. Wygląda, że dostęp działa. Hurra! Zostaje nam zatem skonfigurować połączenie Wi-Fi. Sprawdźmy najpierw, czy interfejs WLAN nie jest czasami zablokowany. A więc jest zablokowany. Spróbujmy go zatem odblokować. No dobrze. Czas teraz zestawić połączenie z siecią bezprzewodową.
I teraz po restarcie Malina będzie zawsze łączyła się z siecią bezprzewodową Kurs Network 2.4G. Dzięki temu możemy całkowicie odstawić tymczasowe przewodowe połączenie z repeaterem, a do dostępu zdalnego wykorzystywać jedynie to nowo zestawione połączenie Wi-Fi. Przetestujmy zatem, czy możemy się przez SSH połączyć z Maliną, korzystając już z tego nowego połączenia. I co? Jak dla mnie to tutaj wszystko wygląda ok. Możemy jeszcze zrobić statyczną rezerwację adresu IP dla Maliny po Wi-Fi i całkowicie pozbyć się repeatera. Uff, tutaj było trochę więcej pracy, ale się opłacało. W ostatniej lekcji postawimy sobie kropkę nad i przygotowaniem naszego układu.